Mateusz Polski, Tomasz Różański ze mną. Mateusz, gratulacje. Łatwe dzisiaj zwycięstwo. No przede wszystkim pierwsza runda. Nie miałeś litości, jeśli chodzi o ten lewy sierpowy, który wchodził na dół. Znaczy, ja lubię takich przeciwników, takich wysokich, których właśnie tutaj dzisiaj boksowałem. Lubię skracać pół dystans i tacy przeciwnicy mi odpowiadają. Jak byś generalnie podsumował ten do tej pory okres, te pół roku, które teraz minęło? Bo tak, wczoraj trochę rozmawialiśmy o tych mistrzostwach Europy i świata, ale teraz przede wszystkim ten mecz dzisiejszy i to, co jeszcze przed tobą. Co jeszcze przede mną? No przede mną jeszcze turniej Drogosza pod koniec listopada i później jakiś odpoczynek i tyle na ten rok. Chciałem teraz z tobą porozmawiać, powiedziałeś zaprośmy trenera, bo w tym roku obchodzimy jubileusz. 10 lat już pracujemy, więc myślę, że to są miłe słowa też dla ciebie. No oczywiście, KSW Róża Karlino obchodzi w tym roku dziesięciolecie od założenia klubu. 16 dokładnie stycznia 2008 roku rozpoczęliśmy pierwsze zajęcia i Mateusz właśnie na tych zajęciach był, na tych właśnie pierwszych. I już jak wiadomo z efektami tutaj takimi fajnymi i tak jak mówię, 16 stycznia pierwsze zajęcia i 10 lat pyknie. No właśnie, ten czas widzę taki... dużą, że tak powiem, chemię między wami, też taki duży sentyment w tym, co robicie, bo tak obserwuję nawet to, co gdzieś tam się dzieje w szatni, czy gdzieś obok, to też mocno przeżywasz każdy moment wspólnie z Mateuszem. Tak, no ja jestem takim człowiekiem, tak? Taką mam naturę, że staram się zwracać na detale uwagę, wszystko staram się zapamiętać, nie chcę...